Witam tu, Shinobi. Duchowość. Energia wpływa na nasze zdrowie. Każdy z nas wie, że każdy człowiek ma emocje, są pozytywne lub negatywne. Bardzo znany eksperyment jest, który polega na tym, że ludzie biorą wodę bądź ryż i na jednej piszą miłość, radość, pozytywne emocje, a na drugiej złość, nienawiść. I to, co jest pozytywne, witają się szczęśliwi, mili. A to, co jest negatywne, mówią przekleństwa lub inne rzeczy, żeby obrazić. Zauważają po kilku tygodniach, jak zmienia się wpływ, jak się zmieniają obydwa pod wpływem emocji, czyli naszej energii. Pozytywna wolniej się psuje, a nawet prawie w ogóle się nie psuje. Negatywna bardzo szybko się psuje i niestety mętnieje woda przykładowo. Też to działa na kwiatkach. Jeżeli mówimy do kwiatków pozytywnie, to nam urosną, a jeżeli mówimy negatywnie, zaczynają więdnąć. Jest to sprawdzona metoda. Zauważyliście, że współczesne matki mówią obraźliwie do swoich dzieci. Powinniśmy temu zaprzestać, ponieważ to powoduje między innymi zwiększoną chorobliwość. Jeżeli będziemy się pozytywnie nawzajem do siebie odzywać, zwiększy się nasza energia pozytywna i u innych osób. Dzięki temu będziemy mogli w spokoju działać, będziemy bardziej zdrowi, nie będziemy potrzebować lekarza. Zazwyczaj są chorobliwi osoby, które pochodzą z takich, można powiedzieć, slumsów, gdzie co drugim wyrazem jest wyraz na K, bardzo znany, określający kobietę, która ma wiele partnerów. Jest to bardzo negatywna energia, przez co ludzie chorują. Każdy z nas wie, że pozytywna energia wpływa. Dobrym przykładem też są, o którym wiedzą lekarze, przynajmniej za granicą, że jeżeli ktoś jest w śpiączce, to jeżeli rodzina przyjdzie i będzie robiła mu wyrzuty o to, to pacjent umrze, a jeżeli będą pozytywni i szczęśliwi, żeby do nich wrócił i rozmawiali z nim, pacjent wyzdrowieje. Niektórzy uważają to za placebo, ale według mnie jest to energetyczna, pozytywna, która działa na nas. Pamiętaj, daj suba, daj lajka. Kliknij link poniżej, ponieważ YouTube wyłącza reklamę. Do widzenia.